Chciałbym powiedzieć, że obejrzałem pana film i bardzo dla mnie jest interesujące oczywiście wszystkie osobiste wypowiedzi, szczególnie te, które mówią o pieniądzach. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że każdy człowiek wybiera, co ogląda. Każdy człowiek wybiera, jak się zachowuje. Każdy człowiek wybiera wszystko, co go otacza. I ludzi, którzy go otaczają, i filmy, które widzi, czy gry, które, w które gra. I właśnie teraz muszę na chwileczkę przerwać. To taka wersja współczesnego robota, który językiem naturalnym, czyli po prostu nagraną MP3, mówiąc o formatach plików, które już są dla wszystkich znane i oczywiste, natomiast tak naprawdę to jest postać zapisu, dźwięku, bo mogłoby być na płycie. No i urwał mi się wątek, natomiast no tak naprawdę mam ten wątek na ekranie, więc w związku z tym jeszcze raz zwrócę się do pana z wypowiedzią. Tak naprawdę to tak to jest, że kasa wszystkich interesuje, ale tak naprawdę to nie kończy się dobrze, bo się robi rzeczy, które za pomocą tej kasy, którą się udało zdobyć lub nie udało, robi się rzeczy, które się potem okazują fatalne w skutkach i nie można powiedzieć, że się pluje sobie w brodę, no bo w końcu przeżyło się ileś tam lat życia i nie żałuje człowiek, że przeżył. Lepiej przeżyć niż nie przeżyć, więc w związku z tym, co przeżył, to przeżył, co mu się udało, to mu się udało. No i zawsze wybierał, co ogląda i co mówi, co robi, z kim się spotyka i gdzie bywa. Natomiast najgorszy jest czas, kiedy już nie można wybierać. Kiedy nie można wybierać, dokąd się pójdzie, z kim się będzie rozmawiało i kiedy, o czym się będzie. Zawsze się kończy na tym, że tak naprawdę kontakty międzyludzkie kończą się na walce, na ścieraniu się poglądów, na nawet takiej, no po prostu wyszukiwaniu błędów u innych, a nie znajdowaniu ich u siebie w żaden sposób. Ewentualnie nawet jeżeli się je znajduje, to jak gdyby człowiek sobie ich nie uświadamia tak naprawdę, tylko je wymienia, bo to jest trudne tak publicznie omawiać, czy dostrzegać swoje uchybienia, których nie potrafimy poprawić po prostu. Nie potrafimy ich poprawić sami. I nikt tego za nas nie zrobi, także to, co mamy, i to, co nam się z tego oglądania i z tego działania, z tych kontaktów, które mieliśmy, zrobiło, no to niestety to mamy taki stan, jaki mamy, i lepszy, że tak powiem, nie będzie, bo
no bo kontakty się potem kończą i w tym momencie zaczynają się kłopoty z pozostałościami i żałowanie tego, czego się, co się mogło zrobić, a czego się nie zrobiło. Ja chętnie bym nawiązał współpracę. Można to nazwać współpracą, natomiast czy to jest praca, to jest po prostu życie, które jest tak lub inaczej wynagradzane, natomiast może nie być wynagradzane w ogóle. Tak jak może nie być życia też, ale czasami życie zależy od wynagrodzenia. I to jest jak gdyby kwestia taka, że tak naprawdę każde życie zależy od wynagrodzenia, tylko tyle, że na różnych poziomach operujemy i o różnych funduszach mówimy i jak gdyby mamy różne uprawnienia do dysponowania funduszami. Bo czasami jest tak, że fundusze trafią się w rękę człowieka, których nie powinien dostać i w tym momencie no, on je wydaje na takie kierunki, które uważa za słuszne, ale które okazują się no jak gdyby prowadzące do gorszego, że tak powiem, do gorszego stanu cywilizacji, czy do gorszego stanu kontaktów międzyludzkich, gorszej sytuacji politycznej, zdrowotnej i i tak dalej. No w każdym razie na pewno z wszystkiego, co robimy, odnosimy teraz i w tej chwili jakąś korzyść, która po prostu no, jest fizjologiczna, czyli z mówienia jest oddychanie, a z oddychania jest mówienie i tok myśli. Tok myśli się urywa, ma nazwiska, imiona się zapomina, szczególnie jak jest ich coraz więcej i bardzo dużo i codziennie nowe i na krótko. Dlatego ważne są kontakty takie, żeby zapamiętać tych, których się ogląda codziennie na przykład, albo co drugi dzień, albo co trzeci dzień, albo z kim się ma do czynienia. No i to taka dziwna rodzina, nie? Bo tak gdyby z rodziną się na co dzień jest, ile się z nią skontaktuje człowiek i zna tych ludzi, natomiast jak ich nie, no to zna postaci medialne. Mogę oglądać codziennie Teleekspres i pamiętać nazwiska speakerów czy speakerek. Natomiast no, kontakt mam z nimi niewielki, ponieważ tak naprawdę każdy z nich ma swoje życie, swoje problemy i swoje radości i podziwiam to, że potrafią się cały czas uśmiechać i być zadowoleni. Jak gdyby mają wynagrodzenie za to, że potrafią się zdobyć na rozpowszechnianie uśmiechu i na szerzenie takiego optymizmu. Natomiast to chyba ten optymizm, bez względu na to, czy on jest udawany, czy on jest wymuszony, czy on jest studiowany, czy on jest wytrenowany, to ten optymizm jest taki, ten amerykański uśmiech po prostu jest taki, no jest tym, za co się chce płacić, żeby jak najwięcej ludzi było zadowolonych, bo wtedy jak gdyby macie najlepszą sytuację dla otoczenia i dla jakichś tam, nie wiem jakich, dla jakichś tam celów, pewnie uśmiechniętych ludzi łatwiej kiwać na przykład. Być może tak jest, czy się uśmiechają, to się uśmiechają, a ci, którzy się nie uśmiechają, to stoją za plecami i korzystają z tego, że tamci się uśmiechają. No i to niestety tak musi być, bo jak gdyby w pewnym momencie człowiek przestaje uśmiechać i on się staje tym, który korzysta z tych uśmiechów, które widzi przed sobą. Jednak może o to powiedzieć uśmiechem. W związku z tym powinniśmy się wszyscy jak najwięcej uśmiechać. I w tym momencie chciałem zapytać w sprawie gier. Czyli zwracam się do specjalisty, bo naprawdę muszę powiedzieć, że jestem przekonany teraz o tym, że to jest takie profesjonalne działanie i to, że tak powiem, ustawione w systemie jako działanie człowieka, który popiera część działania tego systemu, a ja jako taki człowiek, który jak gdyby sprzeciwia się systemowi, jak gdyby ma mu za złe wiele rzeczy,
które dostrzegam w nim nie takie, no to chciałbym zapytać, czy co z grami, no może mi się uda pojechać na te pierwsze targi we Wrocławiu, targi gier i zobaczyć, co tam jest z tymi grami, ale nie wiem, czy mi się to uda zobaczyć, bo być może będzie więcej gier futbolu i zabijanek, że tak powiem, z walki z potworami, a mnie by chodziło o takie gry, jak to się mówi, dziewczyńskie, czyli takie, które są optymistyczne, radosne, ewentualnie. Widziałem kiedyś taką grę, nawet w nią grałem, ogród zoologiczny, prowadzenie ogrodu zoologicznego, było to takie prowadzenie, że tam się kupowało do ogrodu zoologicznego zwierzęta i się zapewniało im pożywienie i w odpowiednim czasie i wymieniało się te zwierzęta z innymi ogrodami zoologicznymi, natomiast była to taka gra, która miała wizualną stronę, taką właśnie sympatyczną do oglądania po prostu, czyli jeżeli widzimy tutaj World of Warcraft, to jest to sympatyczne do oglądania w momencie, kiedy się człowiek biega po zielonym obszarze i biega po pakurkach i może się wczuwać w postać tej osoby, która przed nim biegnie. Zastanawiam się, dlaczego i czy przypadkiem są takie plany, albo może są to gry niedostępne dla ludzi, bo skoro może mamy już w tej chwili Google Earth i Street View, to być może można by taką grę zrobić do podróżowania swoją własną postacią, czyli z jakąś tam, jak w wielu grach się swoją postać definiuje, robi się i ubiera odpowiednio, a potem się gra jako ta osoba, to być może już niedługo będą takie gry, gdzie będzie można po prostu w tym świecie Google Earth i Street View no, podróżować do miejsc, w których się kiedyś było, gdzie się chodziło po tych samych miejscach, w których się człowiek kiedyś znajdował. Rzeczywiście to teraz będzie mógł sobie podróżować po tych miejscach. Oczywiście po innych też, ale po tych miejscach w taki sposób wirtualny, czyli klikając myszką i gdyby nie przebierając nogami, ale obserwując swoje podskoki, swoje kroki po tym świecie, który będzie tylko na ekranie i w umyśle, bo w umyśle ma się swoje obrazy i pamięta się różne fakty i różne miejsca, a potem się okazuje na ekranie, że one się troszeczkę zmieniły i już są troszeczkę inne. Jak gdyby pamięć zostaje tylko w umyśle. Tak na przykład była taka książka kiedyś, będąc studentem i samemu gotując, no jak gdyby miałem odziedziczoną po rodzicach książka kucharska dla samotnych i zakochanych, no jak gdyby z racji zainteresowania tematem kulinarnym, to znaczy mojego brzucha po prostu, brzucha i nosa, to jak gdyby się nią zainteresowałem bardzo i postarałem się jej użyć. Oczywiście nie użyłem wszystkich przepisów, ale pierwszy i lepszy, który kupiłem, który mi zasmakował, to stał się stałym z tą pozycją mojego menu. I taka się ciekawa sprawa, że jak gdyby książki też się zmieniają, wszystko się zmienia, Pantarei się zmienia. Pantarei, to znaczy Pantarei, czyli wszystko płynie, wszystko się zmienia, gry się zmieniają, książki się zmieniają, nawet te same książki. Mam wrażenie, że zmieniają treść. Kolejne wydania w związku z odkryciami naukowymi, czy różnymi wskazówkami dietetycznymi na przykład, bo jeżeli się wydaje książkę kucharską w XIX wieku, no to jak gdyby ona ma inne składniki i co innego ludzie wiedzą o tym, jak one działają zdrowotnie na człowieka i co powinien jeść i inaczej się je robi. Pewnie starsze przepisy są smaczniejsze, natomiast nowsze przepisy są zdrowsze.
i był taki przepis, bo to jest przepis taki, który staram się sam zapamiętać. Chciałbym jeszcze kiedyś raz spróbować tego smaku. Łyżka mąki, łyżka mleka, dwa żółtka. No ja dodawałem wtedy, znaczy nie dodawałem, tam chyba było wtedy w tamtym egzemplarzu, który ja posiadałem, było tam w spisie, znaczy w przepisie było jeszcze łyżka cukru po prostu, a teraz już pewnie nie ma, bo już jest niezalecane, albo może wywieźli go gdzie indziej, albo jakby za bardzo odżywia mózg, więc w związku z tym za bardzo zapycha żyły. No, jakoś coś, jakieś ma efekty nie takie, więc może go w tej chwili w przepisie nie być, bo jak gdyby to nie stanowi o jakości. Może o smaku, ale kolejne pokolenia muszą mieć inne smaki, jak gdyby zdrowsze smaki, smaki na zdrowsze rzeczy. No i teraz ta mąka, łyżka mąki, łyżka mleka, łyżka cukru wymieszana z dwoma żółtkami oddzielonymi od jajka i w tym momencie piana, znaczy nie białka od tych żółtek są zachowane do ubicia piany. Bije się pianę z tych dwóch białek, z tych jajek. I w tym momencie, po utarciu tego konglomeratu z mąki, mleka, cukru i żółtek, dodaje się do nich tą ubitą z białek pianę. Zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj są różne bardzo dziwne skojarzenia, mogą następować, ale jak gdyby ja tutaj niczego nie sugeruję, nie mam żadnych skojarzeń. Oprócz tego, że jajka są kurze i że to są ptasie jajka, a nie jajka ssaka czy jajka gada. I teraz do tego konglomeratu z żółtek dodaje się pianę z ubitych białek i w tym momencie smaży się to na patelni odpowiedniego rozmiaru, żeby nie za bardzo się rozlała na zewnątrz, żeby nie było za płaskie. Czyli jak gdyby tam na te dwa jajka to chyba zalecono w tej książce 16 cm średnicy patelni. No to oczywiście przy różnego rodzaju notyfikacjach, czyli na przykład z czterech jaj można wszystkiego wziąć dwa razy więcej i już się robi troszeczkę większa patelnia, na przykład musi być dostosowana do tego rozmiaru, to w tej książce jest wszystko napisane. Natomiast tą książkę udało mi się poszukać jej w internecie. Oczywiście można ją kupić, jeśli kogoś stać, albo jeśli ma możliwości pójścia do księgarni, czy do biblioteki zapisania się na przykład, bo różne są sposoby dostępu do literatury. No, pewnie audiobooka niestety z tego nie ma, więc w związku z tym, czyli jak na przykład niewidomi muszą mieć kogoś, kto im taki omlet zrobi i kto wie o tym omlecie. I w tym, o czym mówiłem? O tym omlecie. Omlet można jeszcze posmarować jeszcze dżemem. Wtedy już jest rewelacyjny, jest bardzo pulchny. Ja nawet nie wiem, jak on się nazywa. To jest może francuski, ale może nie francuski, może tam jest jakiś inna wersja tego omleta. W każdym razie jest to niebo w gębie, tak delikatne, pożywne do jedzenia. Oczywiście jajek za dużo nie wolno jeść, nie powinno się jeść, ale do pewnego wieku można sobie jeszcze pozwolić na to, żeby zjeść ich sporo, szczególnie za młodu. Potem jak człowiek zaczyna się źle czuć i wnikać w przyczyny swojego złego samopoczucia, to wymyśla różne rzeczy, na przykład zaczyna ograniczać jajka, no ale tak naprawdę to
nie wiem, czy one szkodzą, czy z nich jakieś złe skutki, czy oprócz finansowych są. No ale tam różni ludzie, no, różni ludzie mówią, mają swoje jakieś inne, mają presję na wydawanie wskazówek innym, jak powinni jeść albo jak nie powinni jeść. No pewnie powinni jeść to, co akurat oni sprzedają, a nie powinni jeść tego, co sprzedają ich konkurenci. Więc w związku z tym, no, różne metody można wymyśleć, no ale książka kucharska jest taką rzeczą, że którą można wziąć przepis, zrobić sobie, spróbować. Jak nie pasuje, to odrzucić książkę kucharską, którą się nawet nie zapłaciło, bo się znalazło w internecie. To oczywiście za internet się zapłaciło abonament, żeby się do tego internetu dostać i żeby sobie poszukać w tym chomiku PDF-a książki, która została kiedyś wydrukowana i ktoś kiedyś na niej zarobił i w związku z tym dalej zarabia. Najwyżej przepis się modyfikuje, bo kolejni recenzenci wprowadzają jakieś swoje narzuty i modyfikacje, natomiast stare przepisy są naprawdę smaczniejsze. Tak, polecam gorąco omlet dla każdego. Delikatny omlet z kurzych jaj. No i powiedziałbym, że nie jest to potrawa dla mas, ale dla koneserów. No i tylko koneserzy trafią do internetu i przeczytają, czy wysłuchają tej opowieści, albo dostaną się do tej książki, także nie ma się tutaj, co tutaj tym czego się obawiać. Wszystko, co mamy udostępnione, to już zostało i stało się naszą własnością, naszą zdobyczą i weszło do naszego mózgu. Co zobaczyliśmy, co wysłuchaliśmy? Ja przy audiobookach zasypiam po prostu, w związku z tym jak gdyby przez pewien czas nawet tam kilka kupiłem, ale potem przestałem, bo stwierdziłem, że to wszystko jedno, jaki to jest audiobook, i tego do końca nie jestem w stanie go wysłuchać, tylko po prostu zasypiam po kilku rozdziałach. A nawet tak jeszcze trudno wrócić do momentu, w którym się przestało, czy zasnęło, czy przerwało odtwarzanie, czy słuchanie, bo audiobooki często są tak, nie wiem, ja oczywiście mówię w tym starym stylu, nie posiadając zaawansowanych urządzeń do odtwarzania, które są za drogie dla takich jak ja, czyli dla ludzi, którzy są w odpowiednim wieku. Więc dla mnie już audiobooki są tylko usypiające. No pewnie takie właśnie mają być. I mówienie, i niemówienie, i słuchanie mają być to po to, żeby spać dużo i tyle, ile potrzeba ludziom w odpowiednim wieku snu. Ale tak naprawdę potrzeba im przede wszystkim też aktywności i tego, żeby czuli sensowność swojej działalności, swojego funkcjonowania, a nie tylko odpoczywali, zasłużony odpoczynek. Zasłużony albo niezasłużony, w każdym razie odpoczynek przymusowy. W każdym razie sprawdziłem pogodę. Sprawdziłem pogodę w Jużno-Sachalińsku i dopiero dowiedziałem się, gdzie jest wyspa Sachalińsk. Czy nie tyle dowiedziałem się, co jak gdyby nazwy słyszałem w młodości, ale nie interesowałem się zupełnie tak odległymi terenami. A teraz się to interesuje tym, co to jest Sachalińsk i co to jest Kamczatka na przykład. Kamczatka to wiem, gdzie jest na mapie, już teraz poznaję ją nawet przelotnie, na przelotnie zobaczonej mapie, ale już wiem teraz, gdzie jest Sachalińsk, bo Sachalińsk i
Kamczatka to są dwie dwa osobne połączone, położone obok siebie wyspy czy półwyspy, które no, są przesunięte geograficznie na północ i na południe, więc w związku z tym na jednym jest cieplej, na drugim jest zimniej, ale temperatura jest niewiele się zmienia. Już na Sachalińsku jest 9 stopni, na Kamczatce jest 8 stopni, już na Sachalińsku jest 26 km na godzinę, na Kamczatce jest 19 km na godzinę, ale to takie niewielkie zmiany. W każdym razie no najwyraźniej jak gdyby i ten kawałeczek dalej, bo to już jest jednak troszeczkę bardziej na północ niż nawet Hel. No to jak gdyby my tutaj jesteśmy we Wrocławiu na południu Polski i mamy tutaj 10-15 stopni, no w każdym razie jest to wpływ położenia geograficznego na temperaturę, ale te zmiany są tak niewielkie, że jak gdyby najwyraźniej temperatura na całej planecie jest o te kilka stopni wyższa niż no kilkadziesiąt już trzeba powiedzieć 30 lat temu. Nie widziałem pogody już na Sachalińsku 30 lat temu, ale widziałem pogodę we Wrocławiu 30 lat temu. Albo pod Wrocławiem i to już to rozróżnienie też tam jest. Że pod Wrocławiem i we Wrocławiu pogoda się znacznie różni, co zresztą można tego to zobaczyć nawet w internecie. Nie widać tego jeszcze na mapach pogodowych takich codziennego użytku, bo jak gdyby ciągle się używa, czy przyjmuje, że większość ludzi mieszka poza miastem i w związku z tym podaje się pogodę przede wszystkim poza miastem. A w miastach, no to już wiadomo, każdy wie, że w mieście trochę cieplej, ale to już się nie zwraca uwagi na to, że trochę. To już jest 3-4 stopnie i w tym momencie można zawsze widzieć taką prognozę pogody, gdzie się szanuje ludzi z miasta i podaje pogodę dla nich, albo taką, gdzie się ich nie szanuje i podaje się inną pogodę. I w tym momencie no można wybrać jakiś jeden program z jedną pogodą. Tylko tyle, że on też zawsze albo się będzie mylił, albo nie mylił, bo robi się walka między jednymi pogododawcami, a drugimi pogododawcami, bo jedni i drudzy będą mieli wyrywać sobie prognozy pogody, ale nie lepiej podawać po prostu dwie temperatury dla miasta i dla poza miastem. To jest przecież łatwo sprawdzić, bo zawsze wiadomo, gdzie mierzą. 2 metry nad ziemią, zgoda, ale za miastem czy w mieście. To jest różnica temperatury jednak znaczna, kilka stopni. No teraz już kończę. Dziękuję. I do zobaczenia.